Na dzisiaj zaplanowane jest 105 km. Chcemy zobaczyć Czorsztyn. Tam myślę zjemy jakiś obiadek i smalimy dalej. Podoba się dla mnie! No i tak wyjeżdżamy z hotelu Boruta. Było fajnie, czyściutko, milutko, panie miłe, śniadanko. Brzuch za duży, ale nic, po tej drodze się czuję, że spadnie. Dzień dobry, odjechaliśmy 50 metrów od hotelu, dla Jacka łańcuch wkręciło. Dla mnie rower lata jak stara kobyła po asfalcie, to robi tak. Tył jak u węża jeszcze chodzi. Ogon jeszcze się trzęsie. Kolejny raz Jackowi łańcuch spadł. Nie wiem, co się dzieje. Przejechał 10 metrów. Może gdzieś linkę naciska? Ale... Butelka. Butelka ciągnie linkę. Chyba znaleźliśmy przyczynę. Jacek wsadził butelkę do koszyka na bidon. I naciągnął linkę mocno. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Trzęsisz się jak galareta. Nic nie mów. Wiecie co, nie możemy wyjechać z Zakopanego. Dwa, trzy z przodu. Półtora miałeś? Jeden się. Słuchaj. Okej. Okay. No po jednym barze na to ustał, to dużo. Dużo. Napompowane, linki poprawione. Jeszcze mamy z górki, to dobrze, bo pod górkę będzie gorzej. Już mniej mi telepie. Mniej? Ty no trochę więcej powietrza. Krzaków, szprychy ci, rozumiesz, kawałek ten. No właśnie styka. Słyszę, czuję. Chodź, dojedziemy dzisiaj? Z lewej strony, ale z prawej też. Aha. Operacja będzie. Operacja będzie, z tego co widać. Burzne te gówno. Skoro Velo Dunaje jest, no to Dunajec jest. Biały to biały, ale jest. Dunajec w nazwie jest? Tak, najważniejsze, aby rozkręcić kółko. Cieszyłem się, że było z górki. Rozgrzewka. W ciągu 5 km zatrzymywaliśmy się chyba z 7 czy 8 razy, tak jak widzieliście. Awaria za awarią na początku i ogólnie cały czas jedna i ta sama przez głupią butelkę. Ale coś się stało, bo rozregulowana została przerzutka całkowicie. Mam nadzieję, że w transporcie nic tam nie uszkodziło haka przerzutki, bo dziwnie tak wygięty jest. Cały czas jedziemy wzdłuż Dunajca. Po prawej stronie jest Dunajec. Płynie sobie, biały na razie, ale jest. Dzisiaj mamy Giewont piękny, pięknie widoczny.
Wczoraj był piękny, ale dzisiaj go widać dużo wyraźniej. Dlaczego mam telefon? Bo jedziemy na Lokusie. Lokus nas prowadzi. A tu mamy Garmina, który nagrywa naszą trasę. Jacku ma wgraną traskę w komuta. Przerażają mnie te zjazdy z takim obciążeniem, z takimi ciężarami. Kolejna awaria. Znaczy, to jest chyba krótka awaria. A, to może błotnik. Bardzo możliwe, że gdzieś coś się przekosił. Jedziecie na wycieczkę błotniki won. A tak bym przejechał i nie musiałbyś się zatrzymywać. Szybciej byłoby. No. I tobie, i dla mnie. I w lewika. Siema, Burę! Tam mamy Dunajec. No i przejechać przez niego mamy. Tylko uża... Nie! No nie przejeżdżamy, jedziemy, patrz. No dobra, no okej. Okay. Tak jakby tutaj prosto. Ha, 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 mamy małe owieczki. Małe owieczki? U nas takich nie ma. Stój tam. Zakopanym nic nie popadało. Kałuże stoją. A to co wczoraj mówili, że ma padać Zakopanem, może nie było w 100%, bo Zakopanem nie padało, ale już parę kilometrów obok. Jak się okazuje, i owszem, mokro stoi u kałuży. Także tutaj nie wiem, czy długo padało, ale może padało. O, będziemy przez jakiś most przejeżdżać. Co chwilę jakieś atrakcje, jakiś mostek, jakieś kurde przejście, jakieś coś. I znowu inny most. Czekaj. O, możemy wjeżdżać 3,5 tony. Nie, dwóch naraz. Okej. Jedziemy, jedziemy. Chciałem tylko popatrzeć. Bo jest na co? No. Dobrze, o, będą następka. Rada. No dobra, Krzychu pogania, bo mówi... No bo tu taki brzydki ten most. Zrobiliśmy parę kilometrów, a przystanków mieliśmy co niemiara. No to racja, to racja. Wszystko nas tu zachwyca. Tylko synchro zrób pan. Synchro. A jak mam klapnąć? Jak mam ręce zajęte? Garnij dla orientacji. Prawo. No tak, zapomniałem. Kamerka włączona, trzeba zrobić synchro. Ogólnie gramolimy się jak dwie sieroty, co pierwszy raz na rower wsiadł, ale przystajemy co i raz, bo piękne widoki. Jechaliśmy wzdłuż potoku. Bodajże chyba Biały Dunajec. Kilka naprawdę uroczych miejsc, ale mamy przed sobą dużo kilometrów. No ale w takim tempie, jak w ciągu 15 minut trzy razy się zatrzymujemy, żeby zrobić fotki i tak dalej,
może być nierealne. Jak to u nas. Gęba nam się śmieje. Cały czas. Mimo przeciwności losu. Krzaku ściga się z Hondą. Każdą dziurę omijał. I jest szybszy. Rozumiem. Pan dba mocno o swój samochód. O, a ty tu? Ty, bo ja za nim jechałem, bo on tak jedzie, jakby chciał i nie mógł. No to dlatego ja go wyprzedziłem. Ty, no już ja nie chciałem wyprzedzać, ale on... Kiszki mu robić? Zobacz, co on robi. No tak, ty kurde dzięcioł. No jak to rozwinąć skrzydła? Ja się męczył za nim. Inni się za nim męczą. Szaflary. Szaflary, szaflary. O, kierpce. O, patrz, jak na zjeżdżalnię czekają. No. Gorący potok. Wolałbym do zimnego Dunajca wleźć niż tutaj na gorący potok. No, stać to się zgrzać. Dzieciakom. Dlatego on taki atrakcja, gorący. Nie? Dawaj! Dzięki. O! Kaczka mnie wystraszyła. Baja. Takie płaskie, fajne kamienie na kaczki. Ale pięknie. Ślady rowerów liczne. Ogólnie ścieżka bardzo ładna, ale do Dunajca to daleko stąd. Ale jest bardzo fajnie. Podoba się dla mnie. Ja, trochę ślisko, ale fajnie. Naprawdę mega stycznie. No tak. Fajna ta dróżka jest. Super, podoba się dla mnie. Dla mnie też się podoba. Podoba się dla nas. Bajka. Ostro w prawo. Także z Zakopanego na Nowy Targ smolimy teraz. Ogólnie dzisiaj chcemy zobaczyć Czorsztyn, jezioro, zamki. Zobaczymy, jeżeli nam pogoda dopisze, to mam nadzieję, że coś pofilmujemy fajnego. Tam myślę, zjemy jakiś obiadek i smalimy dalej. Na dzisiaj zaplanowane jest 105 km. Ale jak zauważyliście, zatrzymujemy się co paręset metrów. Dobry! Witamy! Dobra, chłopie!
Aż po jaja. O, moje plecy. No to, że siebie pochlapałeś, to rozumiem, ale dlaczego, kurde, na mnie jeszcze? Ale ścieżka jest super, naprawdę, fajna. Piękna jest. Tu nawet jakieś kamyczki, kurde, są. Tak, ale fajnie przygotowana, że to się nie rozjeżdża, siatka pod spodem. Ale ty, prędkość 22 cały czas. O, koniec. A zobacz, a u nas na Podlasiu wszystkie szlabany pozamykane. No i piękny też przed nami. Piękne widoki góry. Woda klasy, taka piękna ścieżka normalnie, że jestem zauroczony. Szeroka, czyściutka, dobrze utrzymana. No. Coraz jakaś sówka pokazuje się. Rezerwat, bór na czerwonym, na czerwonym. Bór na czerwonym, no i pięknie. I chwała wam za to, że macie coś takiego. Jozio. Pierwszy raz jechaliśmy borem. Tak, to prawda. U nas nie ma borów. U nas są same rezerwaty. U nas, ale pusza. Puszcza albo rezerwa, a borów nie. Borów nie ma. Nie ma. Okej, fajnie. Aż muszę się doczytać, co to znaczy bór. Co to jest bór, a co to jest puszcza, a co to jest... Jaka jest różnica. I już jest, Zdzisiu ma plan, bo musi posiedzieć, poczytać i dzięki temu uczy się. Będzie mógł się jutro wymądrzać. Jedziemy i się... Relaksujemy, tak jest. Tu przyrodę. Dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. I to jest to, co mówimy, kurde. U nas są szlabane pozamykane, a tu proszę bardzo, otwarty, zapraszamy. Dokładnie. Chyba musimy na proszę ścieżkę bardzo, wjechać. Ścieżka jest. Tak. Dunajec jest obok nas. Uśmiechy są u nas. Śmiejemy się cały czas. Ule! Ule, ule, ule. Ale Zaku powiedział już koniec zatrzymywania, bo musimy choć parę kilometrów zrobić, a nie tylko widoki oglądać. A widoki to jest to, co my kochamy. No, no ale to, też i to planie, boli trochę. Ale w planie są jeszcze lepsze ponoć widoki, więc... Prawika? Prosto! Zrobić foteczkę. Jeszcze raz? Foteczkę taką. Jak łuk! O, masz, no dwóch stoi. Po pas w wodzie. To oni wiedzą, gdzie są ryby, gdzie warto stanąć. Ścieżka
ścieżka też, ona cały czas prosto nie idzie, tylko meandruje cały czas. Tak, no. I jest takie urozmaicenie nawet, jak jedziesz taki. Tak, bo to co chwilę jest taka monotonia. To no. A ten asfalt taki nierówny? Owszem. Czy kapcie złapałem? Nie, nierówny. Góra, dół, góra, dół. Mam takie... Prosto chyba jeszcze. Nie, w prawo. Jezioro Czorsztyn. Myślałem, że bardziej dzikie będzie. No tutaj jak widać, a to już komercja taka... jest. Burgera? Nie. Gdzieś tutaj ta tawerna jest. Jest, widzę. O! Bolo! Wchodzę! Wchodzę, panie! Warto było. Ale zjazd, kurde. Na hamulcu cały czas jechałem. Ja też, kurde, tylko tu dzieciaki te minąłem i w rurę, żeby tu podjechać. No. I bez problemu sam wjechał. Bo jest z czego, nie? No. Wow.
Dawaj, dawaj! Jest co robić. A, co się stało? O, zdechnę zaraz. Ale już koniec. O, obiad zwrócę. Powiem ci, na ostatkim sił. O kurde. O mordy. O, no i dawaj, stajemy. Lej wodą. Było płonne. Ale kurde. Tu wszyscy chodzą. Słuchaj, pierwszy raz w życiu chyba na ostatnim przyłożeniu jechałem. Ale nie boksowałeś, chłopie. Nie. O, to miał być koniec. Nie, ale to już lajcik. Tak, oczywiście. Ale wam dobrze, bo z górki. Słuchaj, mamy satysfakcję, my jedziemy. O Boże. Ten batonik to wiesz co? Powiem ci, jego zjeść, to trzeba będzie mieć umiejętności. Wycisnę, chada. Nie jest tak źle. A nie, bez czekolady. No to całe szczęście. Sezamek, co? Orzeszki. Ciepło. O, w końcu lato. Chciało się w góry? To masz. Drapaliśmy się na taką górkę, już prawie 700 metr, tak? 700 metrów tu mamy. I idziemy dalej pod górkę. 710. O, 710. Tam mamy zamki w Czosztynie, w Miedzicy. Byliśmy tam na rowerkę przed chwilą. Ja pierdzielę, jakie my zdolne chłopaki jesteśmy. Bo my z Podlasie. Bo my z Podlasie. Wypiąć Podlasie. Dlaczego idziemy? Nie dlatego, że nie damy rady jechać, ale tutaj nie można jeździć na rowerze i my się czasami się słuchamy przepisów. Mamy piękny widok, ale trochę ta chmurka nas przeraża, bo może nas dogonić. Ale mamy nadzieję, że to tylko chlapnie i sobie pójdzie, bo ona nie jest taka wielgachna. Uciekamy od deszczu. No, cyklop pisał, kurde, że tam gdzie jedziemy, to będą ostre odjazdy. Coś porozpisywał, ale to sobie na spokojnie wieczorkiem posiedzimy, rozkminimy, bo jeszcze zanim tam dojedziemy, to minie jeszcze dzionek. Ty, ale te widoki, kurde, no zobacz. Nie, kurde, tam, to jest warte... Każdej minuty. Naszej męczarni. Każdej minuty to warte jest. A tam mamy zamek w Czorsztynie. Jezioro Czorsztyn, czyli Czorsztyn, Miedzice. Także napawajcie się, napatrzcie się. Jak wam mało będzie, to brać rowery i wykręcać mi tu. No. Łowiecki idą!
Na spacer. Ha! No! Fajnie! Fajnie! Chodź! Zdjęcie grupowe sobie zrobimy. Paszły. No chodź, chodź. Takie fajne puszki. Dobry. Dobry. Żeby wolno jechać tam jak to. Chociaż tam jest jeszcze większa górka. Ale później jak gdzie wyjedzie na nią, to już potem jedzie na dół. Kurde, to takie wasze małe oszustwo. Dlaczego? Że zawsze z górki, a zaraz, a kurde, jeszcze a wam nie, pod górkę dam. To tak, zaraz będzie znowu w dół. No. Po zamek Wiedzicki pojedziecie, no to super. Bez kręcenia, poważnie. No, powiem panu tak, my jesteśmy daleko do domu mamy. Na rowerka? Na rowerka. Do Białego Stoku. Miłego dnia. I wzajemnie. I wieczora też. To na ile? Mamy około tych... 8 dni. No. No i na to. Nie, teraz jedziemy na nocę, bo... Trzeba odpocząć. Ale wiem, ale to tu mówi na rowerze. Tylko tak? Na rowerze. Tak. Tylko na rowerze. Taka fantazja. Tak żeście sobie wymyśleli, tak żeście... I tak jedziecie. A czemu? Miłego wieczora. I tak oto spotkaliśmy fajnego. To Juchas jest? No to świetnie. Juchas, tak? Tak. Ten co w ławce pasie. Łowiecki. Taki sympatyko. Przestępny człowiek. No. Tak nas rozbawił, także. Ale pozytywną energię przekazał? Tak, od razu się pod górkę lepiej wjechało, no. bo wiemy, że za górką od razu no będzie. A co, zaśmierdziało? Nie no, a też. Co wkręciło? O, słuchajcie. Ile masz na liczniku? 53. Ile? 53. Rekord prędkości. 53,3. Słuchajcie, pasek mi wkręciło, teraz tarczę hamulcową i klocki. 53,3. 53,4. Pokaż na Radka, bo nie uwierzy. Radek, to dla ciebie. 53,4. Screena ci zrobimy. I to mocno na hamulcach. I tak. Tutaj się nie dałby. Takie na hamulcach, że mi pasek wkręcił. Chodź do sklepu. And burn.